Wracamy do nierozwiązanej sprawy uśmiercania nutrii. Minęły ponad 2 tygodnie od otwarcia ofert w przetargu, który miał wyłonić wykonawcę odłowu i eliminacji zwierząt w województwie śląskim. Minęły też 2 tygodnie, odkąd odbyła się ostatnia konferencja w Rybniku, podczas której urzędnicy apelowali do parlamentarzystów i przedsiębiorców o ratowanie miejskiej maskotki. Czas mija, a pomocy wciąż nie ma. Karolina Komada. Potrzebna pomoc teraz i tutaj. Jeszcze 2 tygodnie temu tym hasłem kierowali się rybnicy urzędnicy, którzy pilnie chcieli ratować nutrię. Pilnie też skierowali apel do śląskich parlamentarzystów, choć odpowiedź jest to wciąż brak konkretów. Seria konferencji też miała na celu pokazanie, co my do tej pory zrobiliśmy, jakie są nasze działania, które podejmowaliśmy do tej pory, bo też nie wszystko wybrzmiało. Chcieliśmy też przedstawić stan prawny, bo też jest to dość zawiła sytuacja. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo coś uda nam się powiedzieć. No, z takich nowości to na pewno kwestia odpowiedzi na apel prezydenta. Tutaj poseł Krząkała odpowiedział i gdzieś tam zadeklarował chęć wsparcia zmian w ustawie. W tym tygodniu miało się odbyć spotkanie prezydenta Rybnika z wiceministrem ochrony środowiska. Spotkanie zostało jednak przełożone. Nadal nie ma też wykonawcy odłowu i eliminacji nutrii. Komisja przetargowa ma jednak podjąć decyzję w ciągu najbliższych kilku dni. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyklucza możliwości budowy azylu. Cały czas analizujemy możliwości rozwiązania, tak aby móc zastosować również tą metodę działań zaradczych, tą przeżyciową, czyli przekazanie, odłowienie osobników i przekazanie ich do obiektu izolowanego. Miasto ma kontakt z co najmniej 2 takimi podmiotami i no, tak naprawdę te rozmowy trwają, ale dla nas takim kluczowym punktem będzie moment złożenia tego wniosku do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Utworzenie azylu nie będzie jednak jednoznaczne z unieważnieniem przetargu. RDOŚ otrzymał środki na eliminację prawie 200 osobników, a azyl pomieści co najwyżej kilkadziesiąt sztuk. Na ten moment zlokalizowano je w Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim, Czyżowicach, Kaletach, Aleksandrii i Kamieńcu. RDOŚ sprawdza kolejne obszary, w których gryzoń może występować.